to ośrodek rehabilitacyjny, edukacyjno-wychowawczy, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną wraz ze sprzężeniami to są osoby bardziej niepełnosprawne, czy głębsze te niepełnosprawności, realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej i na poziomie szkoły przysposobienia do pracy. W tej placówce z zajęć edukacyjnych korzysta 46 osób. Mamy też niepubliczne przedszkole, Promyk Słońca i z zajęć w ośrodku korzysta 7 dzieci. Prowadzimy również lub terapeutyczny i tam korzysta 14 osób z klubu, z zajęć klubowych. Prowadzimy również rehabilitację i zajęć rehabilitacyjnych korzystają nasza młodzież, która jest tutaj w edukacji, również osoby z zewnątrz. Prowadzimy też wczesne wspomaganie, to są zajęcia dla dzieci, które mają orzeczenie z poradni psychologicznej, opinię o wczesnym wspomaganiu. Prowadzę zajęcia z uczniami z głębszą niepełnosprawnością. Są to zajęcia z zakresu funkcjonowania w środowisku, muzyka z rytmiką, plastyka, technika. W czasie zajęć uczniowie piszą, czytają, są to zajęcia też kulinarne, chętnie uczestniczą w zajęciach, są bardzo zaangażowani. W systemie edukacyjnym nasze dzieci są do 25 roku życia. A potem wracają do domów i w zasadzie nie ma dla nich żadnej propozycji, ponieważ warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowy dom przyjmują osoby, które nie wymagają tak dużej opieki jak nasze dzieci. I stąd pomysł, żeby wybudować placówkę w Kurozwękach. Dostaliśmy działkę z Urzędu Miasta i Gminy dwuhektarową, a potem projekt, pozwolenie na budowę. I w tej chwili już jesteśmy po przetargach, zaczynamy budowę. Zapisaliśmy projekt do Urzędu Marszałkowskiego i udało się, dostaliśmy kwotę około 4 milionów, w tym około 700 tysięcy jest wkładu naszego. Placówka w Kurozwękach będzie dla osób już po wieku edukacyjnym, ale to są dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ze wszystkich form, to będzie około 100 osób w ciągu roku. Będą zajęcia bardziej takie prospołeczne, bardziej zajęcia samoobsługowe, bardziej przygotowujące młodzież do życia już bez domu rodzinnego, bez rodziców.